Za nami pierwsze przymrozki i pierwsze pytanie. Czy nasze domy są odpowiednio przygotowane do sezonu grzewczego? Witajcie w drugim odcinku programu Castorada, w którym podpowiemy, jaki piec wybrać, jaką instalację zastosować i czym w tym piecu palić. Zostańcie z nami. Naszym ekspertem jest Konrad. Witaj, Konradzie, i od razu powiedz nam, czym powinniśmy się kierować, kupując piec centralnego ogrzewania. Czy wystarczy nam sama powierzchnia domu, żeby dostosować moc pieca, tak żeby był on wydajny, a zarazem ekonomiczny? Przy wyborze pieca centralnego ogrzewania musimy kierować się kilkoma aspektami. Pierwszym ważnym kryterium będzie faktycznie powierzchnia domu czy też mieszkania. Drugim izolacja termiczna oraz sama instalacja i jej pojemność wodna. Oraz oczywiście to, musimy się kierować tym, czym możemy w domu opalać. Czy to będzie piec gazowy, czy na przykład piec na ekogroszek. A co w momencie, kiedy mamy nowy piec centralnego ogrzewania, ale stare grzejniki? Czy to nie spowoduje zmniejszenia wydajności pieca? Stare grzejniki na pewno wpłyną negatywnie na całą wydajność instalacji wodnej. Będzie miało to wpływ na szybkość nagrzewania się i wychładzania instalacji. Natomiast przy montażu nowych, na przykład aluminiowych grzejników, zyskamy nie tylko dużo większą wydajność pieca, ale też nowy efekt estetyczny w mieszkaniu. Coraz częściej pojawia się trend zamiany pieców centralnego ogrzewania na kominek. Czy w Castoramie w Ostrowcu Świętokrzyskim jest duży wybór takiego ogrzewania? Jak najbardziej. Dysponujemy dużym wyborem kominków. Zapraszam Panią na dział budowlany. No to idziemy. Faktycznie wybór jest ogromny, ale czy ogrzewanie kominkiem jest praktyczne? Czy można kominek stosować jako alternatywę do tradycyjnych pieców? Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj kominka wybierzemy. Jeżeli to będzie zwykły wkład, będzie ogrzewana tylko ta część domu, w której się znajduje. Natomiast jeżeli to będzie wkład z płaszczem wodnym, faktycznie będzie mógł stanowić alternatywę dla pieca centralnego ogrzewania. A czy kominek może dać nam ciepłą wodę? Jak najbardziej. Jeżeli będzie to model z płaszczem wodnym, będzie nie tylko dawał ciepło w całym domu, ale też ciepłą wodę użytkową. W takim razie pozostała nam jeszcze kwestia opału. Przejdźmy w takim razie troszeczkę dalej. Konrad, jak palić i przede wszystkim czym palić, żeby uzyskać jak najwięcej ciepła przy zużyciu jak najmniejszej ilości opału? Jeżeli mówimy o opale typu ekogroszek, musimy zwrócić uwagę na jego kaloryczność. Czym ona wyższa, tym bardziej zwiększymy wydajność całej instalacji grzewczej. No i zmniejszymy ilość zużytego opału przez cały sezon jesienno-zimowy. W Castoramie w Ostrowcu Świętokrzyskim wychodzi na to, że kompleksowo można przygotować się do sezonu grzewczego. Oczywiście mamy duży wybór kominków, piecy centralnego ogrzewania, także opału. Czekamy na Państwa codziennie od poniedziałku do soboty, godzina 7:21 i w każdą pracującą niedzielę od 9 do 19. Zapraszamy także do zakupów online i na korzystne raty. Wystarczy, że na stronie www.castorama.pl wpiszemy nazwę produktu, który nas interesuje. Dokładne opisy i specyfikacje umożliwiają nam odnalezienie tego najodpowiedniejszego. Teraz dodajemy produkt do koszyka. Wybieramy miasto, położone najbliżej naszego miejsca zamieszkania, a system przenosi nas do panelu zamówienia. Tu po wyborze opcji dostawy znajduje się całkowita kwota do zapłaty. Finalizujemy transakcję i czekamy na dostawę, wprost pod drzwi naszego domu.
Na dziś to już wszystko. W kolejnym odcinku kolejne Castorady. Do zobaczenia.